Znajdujemy się przed Muzeum Niepodległości. Organem założycielskim dla tej instytucji jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Rewitalizacja Pałacu Przebędowskich Redziwiłłu odbyła się dzięki funduszom z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Korzystamy z przeróżnych funduszy. Czasopisma wydajemy z projektów związanych, ogłaszanych przez ministra kultury i administrowanych przez Instytut Książki. Wyremontowaliśmy 10. pawilon Cytadeli Warszawskiej. Wspomnę też o kolejnym oddziale, który niedawno otworzyliśmy. Jest to Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Bardzo się cieszymy, że zespół Muzeum Niepodległości, pracownicy merytoryczni, potrafią wygrywać konkursy. Zapraszam do Muzeum Niepodległości oraz wszystkich naszych oddziałów. Pawiak jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci, nie tylko na terenie Warszawy, ale na terenie Mazowsza. Jest to symbol męki i cierpienia wielu pokoleń Polaków, począwszy od powstańców styczniowych, aż po czasy II wojny światowej. Przez Pawiak w okresie II wojny światowej przeszło około 100 tysięcy więźniów. Prawie 37 tysięcy zginęło w czasie egzekucji, około 60 tysięcy wywieziono do obozów koncentracyjnych. To miejsce było ważnym punktem, ważnym miejscem eksterminacji polskich elit. Tutaj Niemcy realizowali akcję AB. Przez mury Pawiaka przeszło wtedy bardzo dużo wybitnych przedstawicieli życia politycznego, społecznego, kulturalnego. Nasze muzeum od wielu lat pisze wnioski, stara się pozyskiwać zewnętrzne źródła finansowania i tak było w tym roku. Udało nam się pozyskać pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz od naszego organizatora, Samorządu Województwa Mazowieckiego. Napisaliśmy zadanie pod tytułem renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów wystawowych w Muzeum Więzienia Pawiak. To zadanie składało się z kilku bardzo różnorodnych przedsięwzięć. Takim największym przedsięwzięciem było wykonanie projektów przebudowy istniejących instalacji w budynku muzeum oraz projektu wykonania nowych instalacji i projektu przebudowy dachu. Drugim ważnym projektem była drobna renowacja i malowania korytarza wewnętrznego, drzwi do cel oraz wnętrza zrekonstruowanych cel w Muzeum Więzienia Pawiak. Trzecim elementem tego zadania było malowanie i drobna renowacja ogrodzenia zewnętrznego od strony Alei Jana Pawła II i ulicy Pawiej oraz pomalowanie balustrad, słupków i osłony, ażurowej osłony śmietnika. Natomiast szczególnym zadaniem, szczególnym elementem tego zadania była również konserwacja oryginalnych tabliczek z drzewa pawiackiego. To były dla nas prace, na których nam bardzo zależało, prace konserwatorskie, trudne, wykonywane przez osoby wyspecjalizowane. To były tabliczki metalowe, większość z nich to tabliczki emaliowane, które liczą
po kilkadziesiąt lat. Bardzo nam zależało na ich zachowaniu, a wiadomo, że znajdują się one na zewnątrz i niestety są cały czas narażone na zmiany pogody, w ogóle na warunki, na trudne warunki atmosferyczne. Cieszymy się, że udało nam się to zrealizować pod kierunkiem bardzo doświadczonego konserwatora, który jest przyjacielem naszego muzeum, bo też pan Janusz Mróz nadzorował między innymi wykonanie pomnika pawiackiego drzewa i wspiera nas swoją wiedzą, swoim profesjonalizmem w wielu zadaniach. Tutaj mamy do czynienia z dość szczególnymi pracami konserwatorskimi, trzeba powiedzieć, ale poszerzanymi o pewne elementy rekonstrukcyjne. Tabliczki pogrzebowe wymagają jakby specjalnego traktowania, no ponieważ nie mogą być nieczytelne, prawda? Chodzi o to, żeby można było odczytać nazwiska tych osób, które tutaj były pomordowane, bo dotyczą te tabliczki osób pomordowanych na Pawiaku. Prace polegały na tym, że trzeba było zdemontować te tabliczki, które były w niedobrym stanie. Niektóre były częściowo zardzewiałe, niektóre były te, które były z innego materiału niż metal, były rozklejone i trzeba było je, prawda, ponaprawiać, pokleić i zabezpieczyć. Miejsce, które zajmują te tabliczki, jest też miejscem szczególnym. Jest to tak zwany wiąz pawiacki, który tutaj w tym miejscu rósł. To jest drzewo bardzo związane tutaj z Pawiakiem. Wyrosło około 1900 roku. I w latach 40., kiedy tutaj więźniowie przebywali na terenie tego więzienia, to był taki wskaźnik pory roku, prawda? Przez okna więźniowie wyglądali i widzieli, że powiedzmy zazieleniło się to drzewo, to znaczy, że jest wiosna i tak dalej. Niestety w latach 70., na początku lat 70. przez Europę przeszła taka choroba wiązów, która spowodowała, że no większość tych drzew została pokonana przez tą chorobę. Dotyczyło to również tego wiązu i przez pewien czas próbowano go ratować, prześwietlano gałęzie, starano się wzmacniać posadowienie tego drzewa. No, niestety w końcu okazało się, że korzenie są już na tyle zniszczone, że to drzewo jest nie do uratowania. Wtedy, no tak jakby powiem, wpadliśmy na taki pomysł, żeby na wzór tego drzewa drewnianego wykonać pomnik, prawda, czyli wykonać to drzewo brązowe. Odlewu podjęły się gliwickie zakłady urządzeń technicznych, tak zwany GZUT. I w ciągu pół roku udało im się wykonać odlew i na wiosnę w maju 2005 roku to drzewo tutaj jakby ponownie stanęło. Nie tylko jest zasługą odlewni to, że wykonali to drzewo, no bo to była główna jakby część tego projektu. No, zasługą również władz miasta było to, że przeznaczyły odpowiednie fundusze na te prace. I
niejako w naturalny sposób tutaj wokół tego drzewa zostały umieszczone te tabliczki pogrzebowe. One pierwotnie były przybijane do drzewa. No to też mogło być powodem, że ten wiąz, prawda, no, chorował. Zrobiono specjalne rusztowanie, do którego te tabliczki są mocowane. One są tak mocowane, że można je właśnie demontować i poddawać jakimś tam pracom konserwatorskim czy czyszczeniu. Także na tym polega tutaj ta historia związana z tym drzewem, z tymi tabliczkami. Przy tabliczkach z klepsydrą z drzewa papiackiego przeprowadziliśmy prace konserwatorskie na blachach wykonanych ze stopów miedzi, żelaza, aluminium oraz tworzyw sztucznych. Naszym zadaniem było przywrócenie im walorów ekspozycyjnych i zabezpieczenie ich przed dalszymi zniszczeniami. Po zakończeniu prac montujemy je z powrotem na drzewie w miejscach oryginalnych. Skupiliśmy się szczególnie na tym, by zachować charakter starości tych tabliczek oraz ich oryginalny wygląd.